Tak czy tak, no zahaczamy łowić, kurde, tak jakoś. Prawda, że ładnie wiesz, co wymyśliłam? Tak, robimy sobie. Tak, gumeczkami. Dwiema, no tak, dwiema, no to dobrze. Pewnie. Jakie napierdolenie do drugiej. Ta druga zabezpieczy, nie? Proszę nie przeklinać, bo tu się nagrywa. Gdzie tu masz jakiś ten? Poczekaj, dawaj nam to tutaj strony. Logistycznie trzeba to zrobić. Tu są kabelki. Nogą obdeptać, żeby to wiesz, spadło i żeby od nowa wiesz. Jeszcze musi spuścić, czy co spuściłeś z półtorej atmosfery na razie. Tak, z półtorej, jak było 5,5. O, fajny widok jest dookoła. Generalnie jak ją okiem sięgnąć, to jest pięknego u nas lasy, nie? A Polska słynie z lasów. O kurwa, ale się. Ale gdzie to jest to tam? Patrzę na dół. No, się nogi kołuje, co? Ja tu się boję nawet podejść, powiem ci, bo ja mam lepiej. Ja myślałem, że to jest ta biała, co tu stoi? Człowieku, jeszcze na takiej krawędzi kurkotliwej. Ten jak się kurwa boi. Ja to się boję wysokości, ja mam krawędzi, człowieku. Ja się boję wysokości, ale bujać, kurwa. O, wiatr idzie. O,
motorki. Dobra, się tak nie trzymaj kurczowo. Chuja, widać sobie, że gość. Śmiało! Śmiało! Brawy, w prawo już kręć! Biały, w prawo już kręć! Widziałeś? Chyba dwa z nich byli, bo się ten ślady są. Znaczy to trujące, prawda? Ale zobacz, jeśli nas żyje, to nie? Pewnie jakieś żyjątka są. Nie, chyba to jakiś już jest. Walisz na bombę? No jak nie? Ładne miejsce.
Gdzie jedziesz? Teraz pójdziemy na dół. Z dołu to podobno o, lepiej wygląda. Dobra, ja tu krawędzi nie lubię. Ja tu krawędziów nie lubię. Robi wrażenie. Zdradzieckie mordy. I następna zdradziecka morda. Proszę bardzo. Z mostem. Jesteśmy właśnie w koło zwalonego mostu nad Gdą. Znaleźliśmy sobie miejscówę na nocleg. Nazywa się Rancho. Bardzo fajna miejscówa, są konie. Jest knajpa, barany, cztery więcej. Jeden prawdziwy baran. Ładna miejscóweczka. Idziemy koniki zobaczyć. Jest stary ruski traktor, czyli już jest fajnie. Koników zobacz, jak mamy. Są koniki. Można sobie popatrzeć. Miejsce dla zabawy. Do zabawy dla dzieci. O, mały koniś jest. Taka miejscóweczka. Tam więcej konisiów. O, jest fajnie. Thank you.
i co? Trzeba zaparkować i się przespacerować tam, zobaczyć co to jest. No i zobacz, mieliśmy do chłopaków jechać, a chłopaki przyjechali do nas. Lula jechał z... Czym to Lula jechał? Jakimś DAF-em. Ale on ciężarówkę ma przecież. Dolniaczek jedzie. Tak. O, i kogo tutaj spotkaliśmy? Proszę bardzo. A Golob też robi teraz jakąś imprezkę tam koło Wrocławka, taką w terenie trochę się bawi. To się chyba zaraz dosiądziemy. Ja weź tę folię na co mi ona. Co, nie chyba z tamtej strony? Muszę ci zabiorę, co się denerwuje.
ci nie zostawię, dalej. Możemy pożyczyć? Bo nie ma na czym normalnie nawet herbaty postawić. No. Herbaty. A masz czajnik? Już ławka jest skombinowana. Base camp. A to ławka będzie jako z tyłu, czy? Jako siedzenie, siedzisko. W zależności od chwilowej potrzeby.